Przelewam whisky, do miski są piski, on śliski, kabluje policji. Piana z pyska mu wytryska jak wulkan, czy wystrzał czołki stana przysta. Siemano, dzień dobry, ja jestem Zumacik i witam was w kolejnym odcinku z Creative Destruction, z najlepszej podróby Fortnite'a, w jaką kiedykolwiek grałem w życiu i prawdopodobnie wy też. Chyba że znacie jakąś jeszcze lepszą, no to piszcie w komentarzach. W każdym razie w tym odcinku robimy sobie kolejny challenge i tym razem po prostu nie będę nikogo zabijał i spróbuję po prostu wygrać mecz, nie zabijając nikogo oprócz tej ostatniej osoby. No wiecie, no bo trudno by było wygrać, nie wiem, zmuszając gościa ostatniego mojego przeciwnika, żeby się, nie wiem, na przykład zrzucił z czegoś tam, z drzewa, czy nie wiem. Więc ja się oczywiście tutaj pozbieram i po prostu będziemy sobie biegać, zwiedzać bardziej mapę, a wy oczywiście piszcie w komentarzach kolejne challenge, jakie miałbym zrobić w kolejnym odcinku. I właśnie teraz się tak zastanawiam się, co musiałbym zrobić, jeśli na przykład zaraz spotkam jakiegoś gościa. No dobra, na razie sobie pozbieram budulce, a potem zobaczymy. W sumie mógłbym się po prostu jakoś tak zabudować i tak udawać, że niby się buduje, niby coś tam, a tak naprawdę uciekam. Po prostu będę uciekał, no chyba nie ma innej opcji, jak tylko uciekanie. Ale challenge to challenge, przynajmniej mamy teraz dobre bronie. Chociaż wolałbym na przykład snajperkę, żeby się chociaż, nie wiem, porozglądać. Ale trudno, trudno, może znajdziemy. Siemanko, witam po cięciu, gra się właśnie skraszowała się. No cóż, nie zwiastuje to za dobrze zbytnio, ale no... Zobaczymy, no mam nadzieję, że... No dobra, gramy od nowa, ale teraz się po prostu bardziej... O, okej. O, no dobra, już myślałem, że zginę. W Fortnite już byśmy zginęli, a widzicie? Dobra, no to oczywiście na górę już mi się nie udało wylądować. Chociaż w sumie nie za bardzo muszę się nawet spieszyć, bo... Jezu, myślałem, że tu jakiś gościu jest. Pozbieram sobie po prostu takie najważniejsze jakieś rzeczy, no praktycznie cokolwiek mogę sobie pozbierać, bo i tak tego użyć teraz nie mogę. Ale przynajmniej dobrze będę wylotowany na ostatnią osobę, o ile w ogóle to przetrwam. No oczywiście możecie pisać w komentarzu, o czy to przetrwam, o już, że mnie strzelają. No cóż, no to powiem wam, że gościu się czai się, biegnie do mnie, no nie, no i co ja mam teraz zrobić? A, no nie, no dobra. Okej, dobra, lądujemy. Może tym razem uda mi się przeżyć chociaż te 2 minuty, bo naprawdę mogę uciec. Ja mogę uciekać, ja mogę się budować, ale jak mam pół HP, no wiecie o co chodzi. W każdym razie, no, znowu musimy się polutować. No dobra. Widzę, że po prostu muszę być bardziej ostrożny, chociaż nie wiem, może sobie dodam jakiś jeden awaryjny kill, chociaż no nie, no to już nie byłby ten challenge, nie wiem. Wy oczywiście pamiętajcie, piszcie kolejne challenge i zobaczymy, który wybierze. Bierzemy w kolejnym odcinku, no jak na razie jest bezpiecznie, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze troszeczkę graczy jest, więc czuję taki lekki lęk, ale chyba mi przejdzie, jak się pozabijają się. Chociaż kurde, dobrą taktyką byłoby po prostu zostanie poza strefą. Jesteśmy dosyć daleko, ludzie raczej no standardowo by biegli po prostu w stronę strefy, a ja sobie tutaj tak powolutku pozbieram, polutuję sobie wszystko, pozbieram sobie jakieś piękne snajperki, które może, mam nadzieję, że znajdę chociaż jedną. I się w miarę możliwości nie będę się spieszył się. O ile jakiś inny gracz nie wpadnie na ten sam pomysł, no to wtedy ja już nic na to nie poradzę i będę musiał po prostu uciekać. No ale no cóż, zobaczymy. Oczywiście czytam wasze komentarze, wasze porady i wiem na przykład, że bardzo, bardzo warto zbierać sobie budulec, a to dlatego, że nie, że można się po prostu budować, ale tutaj mamy po prostu levele też budulca. Im lepszy level, im wyższy level, tym mocniejszy. Jezus Maria, ja pierdzielę, cień mnie wystraszył, ja pierdzielę, ale okej. Co ja mówiłem? Im lepszy level budulca, tym mocniejsza ściana i inny kolor, chyba tam jakieś niebieskie, różowe, fioletowe, złote, nieważne w sumie kolory. Ja się na kolorach nie znam się, ale tam już się chyba ktoś wybudował. No dobra, mam nadzieję, że to było kiedyś. Strefa dopiero teraz się zmniejsza, więc spoko. Tam konkretnie się ktoś budował, jak widzicie, więc czuję troszeczkę niepokój, tak jak mówiłem. Ale mam nadzieję, że ta osoba sobie już poszła, albo najlepiej zginęła. Hehe, dobrze by było. Nie żebym komuś źle życzył czy coś, nigdy w życiu. Ale to jest gra i tu muszę wygrać. Jak widzicie, mam prawie 1300 tego budulca. I teraz wciskam G i mogę upgrade zrobić. I kolejny upgrade. I mam level 4 budulca. I teraz jak wybuduję ściany, mamy
No, różowa to chyba jest, chyba różowa. I po prostu ta ściana ma więcej HP niż normalna czy wcześniejsza. Jeszcze, z tego co wiem, to chyba maksymalny level jest 5. I oczywiście też nie zapominajmy o kraftowaniu po prostu itemów, pułapek czy innych rzeczy też można tutaj kraftować. Spoko, moim zdaniem okej. Ta gra przewyższa Fortnite'a właśnie tym, że można tutaj troszeczkę manipulować tym levelem budulca. Można sobie grać różnymi sposobami. Można tak jak teraz, że po prostu zbieram ekspię ten budulec praktycznie, że mam teraz taki mocny i w ogóle i zaraz będę miał mocniejszy. W każdym razie można też rushować bez niczego, po prostu się zlutować i biec po kile. Ja tak często w sumie robię. Wow, i strzelają, no dobra. No to czas uciekać. Albo wiecie co, schowam, kurde, właśnie nie wiem. Chyba się schowam tutaj do tego. O dobra, tu jest ten gościu, kurde, no nie wiem. Kurde, ja mam smoka, dobra, ten gościu tutaj niby mnie szuka. O Jezu, teraz czuję się. A, widzi mnie gościu, kurde. Dobra, uciekam stąd. Chyba rzucę, kurde, to nie był smok, dobra, przepraszam, nie chciałem cię zabijać. Chociaż, no kurcze, on chyba czuje, że ja nie mam broni i się próbuje, wiecie. I teraz mnie strefa goni, no naprawdę. Dobra, pierdzielę to, mam nadzieję, że goście mnie nie trafi, po prostu będę przed nim uciekał. O Jezu, no dobra, to jest dosyć dziwny challenge, ale teraz najgorsze jest to, że ta strefa będzie nas zabijać, przynajmniej on może zginąć. On może zginąć, ja myślałem, że to tutaj pod trójką to jest smoke, a to jest niestety, kurczę, jego mać. Jakieś coś takiego, ogień czy coś, wow, jakaś rakieta tu leciała, wow, ktoś we mnie strzela chyba. Ktoś naprawdę we mnie strzela. Albo to ten ogień tutaj, no nie wiem, w każdym razie lecimy, bo ta strefa mnie bardzo boli, ale już widzę na minimapce ten, już nawet nie wiem, gdzie tamten gościu poszedł, no ale okej. Kurde, dosyć trudny challenge sobie wybrałem. No dobra, może nie aż tak trudny, ale po prostu aż kusi, żeby kogoś zabić. Wygrałbym tę walkę i w ogóle, ale no nie mogę zabić i to tak kusi, to tak kusi! Chociaż wiecie co, tak sobie myślę teraz, że włączanie killa dopiero przy ostatniej postaci jest troszeczkę bardzo hardkorowe i są ogromne szanse, że po prostu zginę, więc dajmy 10 ostatnich osób będę mógł już zabijać. 10, z tego co widzę to jest 22, więc jeszcze troszeczkę muszę się wstrzymać i oczywiście uciekać w razie czego. W ogóle zobaczcie jaki patent fajny, z górka jest lekka, to sobie jakąś taką deskorolkę mamy i możemy szybciej sobie się slajdować jak Tony Hawk, albo raczej jak jakiś snowboarder. W każdym razie jeszcze zostało 9 osób za 9 osób za 7 osób. Odblokuje mi się możliwość zabijania. Kurczę, jak to brzmi, odblokuje mi się możliwość. Yo, ja pierdziela się, wystraszyłem się. No dobra, uciekam. Nie ma co, ja po prostu uciekam. Ała, to mnie bolało, kurde, nie. Niech te 6 osób zginie teraz, bo naprawdę. Kurde, gościu zginął i teraz nie wiem, czy on z Fall Damage'a zginął, czy po prostu ktoś go zabił. No normalnie, ja pierdzielę, teraz jestem w... Dobra. Wow, o ty! Patrzcie, jak się skrada, widzicie jak się skrada? 5 osób, no nie zdążę go nawet zabić, no. Nie zdążę tego gościa zabić. Uciekam, po prostu nie zdążę. 5 osób. Jestem w krzaku, 4 osoby zostały. Ja jestem w krzaku, a gościu, no nie wiem gdzie jest. W każdym razie mam nadzieję, że mnie nie zauważy, że mnie nie goni. Nawet nie mogę się, boję się nawet wychylić się, ale trudno. To jest challenge, który raczej zrobimy. 3 osoby, proszę państwa, za 3 osoby się odblokuje się zabijanie. 2 osoby, zaraz wychodzę. Widzę, że gościu zrezygnował z łatwego dosyć killa. 1 osoba, giń, umieraj. No kurde, dawaj, chcę zabijać. Wy oczywiście dajcie łapkę w górę i piszcie kolejne challenge. No czemu ta jedna osoba nie chce zginąć? W każdym razie mam nadzieję, że to nie będę ja, bo wtedy odblokowałoby się zabijanie, ale niestety mnie już by nie było, więc no, dawaj, no kurde, no co jest? Dobra, 10 osób tam, widzę, że jakiś pro builder się pobudował się, ale raczej go tu już nie ma, ale zawsze może się tutaj na mnie czaić. Nie, raczej gdzieś tam poszedł, ale ja pójdę w tę stronę i najgorsze jest to, że nie mam ani pełnego HP, ani pełnego armor, ale przynajmniej mogę teraz zabijać, no to jest akurat pozytyw. W sumie można powiedzieć, że poćwiczyliśmy troszeczkę dzisiaj defensa, no można tak to nazwać.
Skara sobie za nie zamienię na lepszy kolor, ale w ręku wolę mieć aktywną broń z lunetą, bo jednak te zoomy się przydają czasami. I oczywiście wolę gdzieś tutaj być na górze, bo jak mnie jakaś osoba zaskoczy tak jak wtedy, to nie byłoby za ciekawie. Ale serio, takiego jumpscare'a dostałem i może właśnie się wystraszyłem dlatego, że no już chciałem zabijać, już chciałem kurczę zabijać, ale niestety nie mogłem, ale już mogę i fajnie, tylko jak na złość teraz oczywiście nikt się nie pojawia. A może to i dobrze, no bo z drugiej strony jednak boję się o to moje HP. Też najgorsze kurczę to, że tutaj w tych budynkach może się ktoś ukrywać teraz na przykład, a ja się tutaj tak patrzę, o tam zrzut leci, ja po niego już nie będę szedł, o nie. Ale to może być dobry lure na kogoś, po prostu ktoś może tam iść, a ja się będę czaił się i go zabiję zanim się zlutuje się, ale sam nie będę tego brał. Często tak robiłem w sumie, wow, no dobra, ktoś we mnie strzela, ale nawet nie wiem gdzie. Strzela? Nie strzela? Strzela czy nie strzela? Bo już kurde nie wiem. Jakiś błysk był czy coś, nie wiem. Dobra, lecę na hardcora. Cztery osoby są, ale ten lucik tutaj raczej będzie okupowany. Tu są jakieś budynki, tam nie ma nikogo. Okej, spoko. Zostały trzy osoby i bardzo się boję się, że zaraz mogę dostać z jakiejś snajperki. Tam kolejny zrzut jest, no normalnie, i teraz się troszeczkę wkurzyłem. Kusi mnie ten lut, ale nie, ja nie będę się nadziewał na to. Nie, wcale nie. Ale tutaj na górze we mnie ktoś może strzelić i oto się najbardziej boję, ale dobra, zostały dwie osoby, proszę państwa, czy mi się to uda, czy nie? Mam nadzieję, że mi się uda, tam ktoś się buduje, patrzcie, złoty kolor ścian, to jest właśnie najmocniejsza ściana. Nie wiem w sumie, czy szybkość budowania też ma jakieś znaczenie, czy w ogóle jest tutaj coś takiego jak szybkość budowania, że im wyższy level, tym szybciej się buduje? No raczej nie, raczej wow, dobra, dobra, mamy gościa, kurde, mam 0 HP praktycznie, 0 HP, oho, i gościu ma maksymalny level, dobra. No i super, no i świetnie, no i się okazało, że niestety zginąłem, no ale no cóż, trudno, ale przynajmniej mamy to drugie miejsce, bez skilli, bo bez skilli bardzo mnie to boli, ale no cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć! Składę na ci, jest ci dole, to jest chyba